Wczoraj po południu ostrowieccy policjanci zatrzymali 40-letniego mieszkańca miasta, którego podejrzewają o ograbienie kilkudziesięciu pomników na terenie kilku miejscowych cmentarzy. Sprawca dokonywał kradzieży od listopada do grudnia tego roku. Łupem złodzieja padały krzyże wykonane z miedzi i brązu. 40-latek zrywał je z nagrobków, łamał na drobne kawałki, a następnie sprzedawał w różnych punktach skupu złomu. Policjanci odzyskali około 10 kg skradzionego mienia, które mężczyzna spieniężył w jednym ze skupów. Jak się okazało, sprawca był już wcześniej notowany za różne przestępstwa kryminalne. Dzisiaj będzie składał wyjaśnienia. Konsekwencją jego czynu może być nawet 8-letni pobyt w więzieniu.